bohaterach było już w różny sposób. Byli to mężczyźni, kobiety, były nawet zwierzęta, a teraz się najwyższy czas zająć martwą naturą. Dzisiaj będzie o niezwykłych sześciu bohaterach drugiego planu. O bohaterach, którzy są kamienni, twardzi, ale są w stanie pomieścić w sobie, w środku, bardzo, bardzo dużo. To są stągwie kamienne, które występują w Ewangelii o Kanie Galilejskiej. Znamy chyba doskonale tę Ewangelię. To jest ten moment, kiedy Jezus razem ze swoją mamą, ze swoimi uczniami jest zaproszony na wesele i tam jest sytuacja krańcowa, dramat, brakuje wina. I właśnie pomysłem Jezusa jest to, żeby użyć sześciu kamiennych stągwi. Stągwi, które nie służyły do przechowywania wina, ale służyły do żydowskich oczyszczeń. To są takie przedmioty, które mają zadanie czysto religijne. W nich osoby, które zasiadały do posiłków, do innych czynności, także religijnych, po prostu obmywały swoje ręce, czy swoje nogi, czy swoje ciało. Jezus wykorzystuje do wielkiego znaku coś, co nie służy do wina, coś, co nie miało takiego przeznaczenia. Ale sześć stągwi to też opowieść o pewnych liczbach. Sześć stągwi to nieprzypadkowa liczba, bo sześć w Piśmie Świętym to jest zawsze opowieść o czymś, co jest niepełne, co jest brakiem, że zawsze brakuje, że brakuje do pełni. Zobaczcie, dlatego święty Jan, który właśnie w tej Ewangelii posługuje się sześcioma stągwiami, w swojej Apokalipsie będzie mówił o tym, że imię demona związane jest z szóstkami, z brakiem pełni, z jakimś bublem, z jakąś taką porażką. A tą cyfrą, która pokazuje pełnię, bogactwo, jest siedem. Ale ta siódemka w ogóle nie występuje w tej Ewangelii. A wam się chyba tylko tak wydaje, bo siódmą stągwią jest Jezus. To On w tej Ewangelii jest tym, który poprzez swoją obecność napełnia to, co jest związane z brakiem. I te sześć stągwi kamiennych to jest opowieść o życiu przecież każdego z nas. O tym, że my cały czas chodzimy z takim przekonaniem, że nam brakuje, że jesteśmy niepełni, że potrzebujemy czegoś, żeby nasze życie było przepełnione radością, weselem i najlepszym na świecie winem. Bo to właśnie robi Jezus. Mówi, ja jestem tym, co jest w stanie Ciebie wypełnić. Sam z siebie jesteś jak sześć stągwi, pustych, niepełnych. I my to czujemy. Prędzej czy później w naszym życiu odkrywamy, że czegoś nam brakuje. Że to życie, które jest tutaj, jest jeszcze takim niepełnym, brakującym życiem. Jakoś się toczy, ale to jeszcze jest nie ten smak. Jezus przychodzi jako siódma stągwia kamienna. Jako ten, który chcę dać Ci radość życia. I właśnie te stągwie są dla mnie taką mocną opowieścią o Ewangelii, która ma moc uczynić Twoje życie pełnym, szczęśliwym, pełnym radości. Bo te sześć stągwi, a siedem z Jezusem, to jest ponad 600 litrów wina, najlepszego na świecie. Tego się nie da tak łatwo przepić, ale to jest taka radość, która się nie kończy. Nie bój się tego, że może w Twoim życiu jest pusto, że jesteś pustą stągwią, że uważasz, że Ci czegoś w życiu brakuje. Kompletnie tym się nie przejmuj. Pozwól Jezusowi być siódemką w Twoim życiu. Pozwól Mu to wypełnić sobą. Przyjdź do Niego z całym swoim brakiem, pokaż Mu to, a On już będzie wiedział, co robić. Jest specjalistą w tej sprawie.